Na pytanie, z czego słynie Białystok, najczęściej słyszymy odpowiedź. Z disco polo, z mocnych trunków, czasem ktoś wspomni o Pałacu Branickim. Niewiele osób wie, że Białystok zapisał się również na kartach historii polskiej medycyny. To właśnie w Białymstoku ponad 30 lat temu udało się przeprowadzić zabieg in vitro zakończony sukcesem. Sukcesem, czyli narodzinami zdrowego dziecka. Również w Białymstoku od wielu lat działa klinika Bocian, która pomaga parom zmagającym się z problemem niepłodności. Jesteśmy właśnie w drodze do Białegostoku i za chwilę pokażemy Wam klinikę Bocian oraz porozmawiamy z kimś, kto na co dzień zajmuje się zapłodnieniem in vitro. Temat niepłodności i in vitro krąży wiele mitów. Jednym z takich mitów jest to, że dzieci z in vitro nie będą mogły mieć swoich dzieci. Jest to nieprawda. Najstarsi ludzie poczęci metodą in vitro mają ponad 40 lat i są szczęśliwymi rodzicami. Teraz jesteśmy w Białymstoku, w okolicach Pałacu Branickich i stąd mamy 3 kroki do kliniki Bocian. Zapraszam. Jesteśmy już w klinice. Zobaczymy, czy możemy wejść. Jesteśmy w klinice Bocian w Białymstoku. Jest ze mną dr Grzegorz Mrugacz, założyciel i dyrektor medyczny klinik Bocian, a prywatnie mój tata. Czy jest jakieś jedno pytanie, które powtarza się wśród pacjentów przychodzących do kliniki z zaawansowanym problemem niepłodności? Przede wszystkim nurtuje pytanie, czy w ogóle będą mieli dziecko? I czy to dziecko będzie zdrowe. I to jest dla pacjentów w moim odczuciu przy pierwszym kontakcie najważniejsze. Czy jest jakaś metoda, która gwarantuje w 100% możliwość uzyskania ciąży przez taką parę? W 100% oczywiście nie. Natomiast obecne, najbardziej zaawansowane technologie wspomaganego rozrodu, czyli in vitro ze wszystkimi swoimi dodatkami, z tymi metodami wspomagającymi, jest naprawdę metodą skuteczną. Czasami w mediach czytamy, że taką alternatywą dla leczenia in vitro jest naprotechnologia. Czy to jest mit, czy jest w tym trochę prawdy? Każdy lekarz zajmujący się leczeniem niepłodności jest naprotechnologiem. Natomiast nie każdy naprotechnolog jest lekarzem leczącym niepłodność, ponieważ są sytuacje medyczne takie, że bez zastosowania metod tradycyjnej, nowoczesnej medycyny nie ma możliwości uzyskania ciąży. W sytuacjach, kiedy rzeczywiście nie ma tej możliwości, musimy zrezygnować z postępowania zachowawczego. Utrata czasu na postępowanie zachowawcze, czyli mówiąc naprotechnologię, czasami jest taką kradzieżą swoich możliwości reprodukcyjnych. Ponad 30 lat temu w Białymstoku udało się pierwsze zapłodnienie pozaustrojowe zakończone zdrowym porodem. Czy w ciągu tych 30 lat wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o technologie dostępne, metody leczenia in vitro? Mamy ogromny postęp technologiczny, czyli mamy dużo lepszy sprzęt, dysponujemy lepszymi lekami, wiedza lekarzy jest lepsza, mamy lepsze metody diagnostyczne. Kluczowym takim krokiem, który zwiększył skuteczność klasycznego programu in vitro, było wprowadzenie do leczenia metodą in vitro mikromanipulacji, czyli możliwości zapładniania komórek jajowych poszczególnym plemnikiem. Otworzyło to szanse na dodatkowe możliwości skutecznego leczenia w przypadkach niepłodności męskiej, nawet bardzo, bardzo zaawansowanych. To wszystko brzmi skomplikowanie. A jak wygląda? Za chwilę się przekonacie. Zapraszam do laboratorium. No właśnie, rozmawialiśmy o mikromanipulatorze, który był przełomem technologicznym. Może pokażemy to naszym widzom. Mówiąc najprostszym językiem, jest to bardzo dobrej, wysokiej klasy mikroskop, w który jest wkomponowany również w zespół mikromanipulatorów. Embriolog siada przy takim mikroskopie i wyłapując plemniki, zapładnia poszczególne komórki jajowe. Czy możemy jeszcze pokazać jakieś inne osiągnięcia XXI wieku? XXI wiek to przede wszystkim to, co stoi tutaj. Jest to embrioskop, jest to najnowocześniejszy inkubator, w którym hodujemy zarodki. Zalety tego sprzętu są nieocenione, ponieważ całość
utrzymania środowiska, w których rozwijają się zarodki, jest automatycznie sterowana. I po zapłodnieniu komórki jajowej w mikromanipulatorze przenosimy te już zapłodnione komóreczki do embrioskopu i w embrioskopie do 5-6 dnia zarodek może się swobodnie rozwijać i uzyskujemy bardzo dobre wyniki hodowli i przez to również zwiększamy skuteczność naszego leczenia. O ile możemy zwiększyć skuteczność używając takiego sprzętu? W porównaniu do tradycyjnych inkubatorów na pewno o kilka procent, nawet do, powiedziałbym może nawet do 10% więcej jesteśmy w stanie uzyskać ciąż, stosując właśnie te najnowsze osiągnięcia techniki w laboratorium IVF. Rzeczywiście wygląda niepozornie. Dobry przyjaciel naszych pacjentów. Temat in vitro jest szalenie ciekawy. Będziemy do niego wracać. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dotyczy on przede wszystkim par, które mają zdiagnozowane problemy z płodnością. A co z badaniami? Czy warto badać płodność i kiedy warto badać płodność? O tym już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Kliniki Bocian i do zobaczenia.